Ferrari to bardzo specyficzny producent samochodów. Standardowo chcąc kupić samochód, jedziesz do dealera, zamawiasz wymarzone auto, bądź kupujesz gotowy, wyprodukowany egzemplarz i możesz się nim cieszyć. Ale by kupić Ferrari, nie wystarczy po prostu mieć pieniędzy na dany samochód. By móc wydać swoje ciężko zarobione pieniądze na samochód Ferrari najpierw musicie zaakceptować i stwierdzić, że jesteś godzien. Co więcej, nawet jeżeli ci się to uda, kupisz swoje wymarzone Ferrari, ale zrobisz z nim coś, co Ferrari się nie spodoba, przykładowo okleisz je w motyw z Niankata, wówczas Ferrari może cię pozwać i z dużym prawdopodobieństwem wygrają w sądzie. What? O co tu w ogóle chodzi? Zapraszam do świata Ferrari. Ferrari to ikona w świecie supersamochodów. Myślisz supersamochód? Masz przed oczami Ferrari. Widzisz jakiś niski czerwony samochód? Z dużym prawdopodobieństwem będzie to właśnie Ferrari. Ferrari produkuje samochody od 1947 roku. Przez niemal 80 lat wypracowuje swoją pozycję na rynku od zawsze, skupiając się na tworzeniu wyjątkowych, szybkich, wzbudzających emocje, pięknych, ale co najważniejsze, pożądanych samochodów. Ich auta są po prostu legendarne i realnie jest więcej chętnych na zakup nowego modelu Ferrari, niż Ferrari jest w stanie wyprodukować. Dlatego też mogą sobie wybierać, komu dane auto sprzedadzą. Wiem, że brzmi to absurdalnie. Sensowniejsze mogłoby się wydawać przyspieszenie produkcji samochodów, produkowanie ich więcej, by móc je sprzedać wszystkim zainteresowanym i zarobić przy okazji więcej pieniędzy. Ale po pierwsze, Ferrari nie jest aż tak zachłanny i po drugie, limitowana dostępność dóbr luksusowych sprawia, że te są jeszcze bardziej luksusowe, są jeszcze bardziej atrakcyjne, są jeszcze bardziej pożądane. Na jakiej więc podstawie Ferrari podejmuje decyzję, który klient wchodzący do ich salonu jest tym godnym posiadania auta z logiem wierzgającego konia i jak to w ogóle u nich działa? Dla kontrastu, wchodząc do normalnego salonu samochodowego, sprzedawca chętnie sprzeda ci ten samochód, jaki chcesz obejrzeć, albo będzie ci próbować wcisnąć nawet wyższy i droższy model. A w Ferrari z reguły działa to wręcz na odwrót. Powiedzmy, że masz pieniądze i chcesz kupić model SF90 za jakieś 3 miliony złotych, ale nigdy wcześniej nie miałeś żadnego Ferrari. Jeśli ci się poszczęści, być może zaproponują ci bazowy model Portofino za 1,5 miliona albo skierują twoją uwagę w stronę jakichś używanych samochodów ich marki. Ferrari chcą, by osoba kupująca u nich samochód czuła więź z ich marką, chcą, by czuła pasję do samochodów, chcą, by dostrzegała tą samą wyjątkowość w ich modelach, jaką dostrzegają oni sami, chcą, by ta osoba reprezentowała niejako styl życia, taki, z którym Ferrari chce być utożsamiany. Natomiast sprawa komplikuje się jeszcze bardziej w momencie, gdy chciałoby się kupić jakiś naprawdę limitowany model tej marki. Model taki jak na przykład Ferrari Monza, czy LaFerrari, albo Enzo, albo jakaś wyjątkowa wersja 488, albo 812. By kupić taki samochód, trzeba trafić na listę preferowanych przez Ferrari właścicieli ich samochodów, co wcale nie jest takie proste. Mimo, że Ferrari twierdzi, że takiego rekordu wcale nie prowadzi, to wszystko jednak wskazuje na to, że jest wręcz przeciwnie. By kupić te najbardziej wyjątkowe modele włoskiej marki, trzeba nie tylko mieć historię posiadania przynajmniej kilku ich samochodów, ale przede wszystkim być osobą, która utrzymuje relacje z Maranello i aktywnie uczestniczy w życiu marki, wybierając się na eventy takie jak Ferrari Cavalcade, gdzie zjeżdżają posiadacze tych aut z całego świata. Jeśli dodatkowo jeździ się na Corso Pilota, czyli taką szkołę jazdy dla posiadaczy Ferrari, będzie to dodatkowym plusem. Trzeba być po prostu częścią niejako lifestyle'u Ferrari. Trzeba wiedzieć, z kim rozmawiać. Trzeba wiedzieć, przez kogo trzeba zostać zauważonym, by móc finalnie rzeczywiście kupić ten limitowany model ich marki. Every Ferrari that leaves our factory is more than a new car. Najprościej jest więc stać się posiadaczem samochodu marki Ferrari, kupując jakiś samochód używany. Natomiast zapytacie, czy to przypadkiem nie jest tak, że każda marka produkująca super samochody ma taką właśnie politykę sprzedaży? No właśnie nie. Niektóre marki, takie jak na przykład McLaren, starają się, by proces zakupu ich samochodu był wręcz tak prosty, jak tylko się da. McLaren ma dość ciekawy biznesowy model sprzedaży i prowadzi dość agresywnie swoje działania na rynku, bo jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, McLaren jest, albo może bardziej był, no
trochę w tyle za innymi producentami super samochodów. Ferrari produkuje auta od 1947 roku, Lamborghini od 1965, Porsche od 1948 roku. Wszystkie te marki mają jakąś tam renomę i szacunek na rynku. McLaren natomiast w 1993 roku rozpoczął produkcję modelu F1, wyprodukował ich 65 sztuk i zniknął. Wrócił do gry dopiero w 2011 roku z modelem MP4-12C i od początku planem McLarena było spopularyzowanie ich marki jak tylko się da i danie możliwości zakupu ich samochodu zasadniczo każdemu, kto ma wystarczającą ilość gotówki. Całkowicie odmienne podejście do sprzedaży niż Ferrari. Efekt? W 2010 roku McLaren sprzedał 0 samochodów. W 2015 roku było to 1500 samochodów, natomiast w 2018 roku było to już 4806 aut. Tempo przyrostu sprzedaży w przypadku tej marki jest wręcz niesamowite. Ale co przy okazji osiągnął McLaren? No, zastanówmy się. Myśląc o super samochodzie z silnikiem umiejscowionym centralnie, myślimy, okej, Ferrari, Lamborghini, ale i McLaren, więc McLarenowi tak naprawdę w nieco ponad dekadę udało się osiągnąć to, nad czym Ferrari pracowało od 1947 roku. Ale na początku filmu powiedziałem wam, że Ferrari może pozwać swojego klienta, jeżeli ten ich zdaniem zrobi coś niestosownego ze swoim samochodem ich marki. Chyba najbardziej znanym przykładem tych pozwów Ferrari jest kanadyjski DJ Deadmau5, występujący nierzadko z wielką maską myszy. Deadmau5 okleił swoje Ferrari 458 Italia folią nawiązującą do internetowego mema z niankatem, a emblemat z tyłu samochodu zastąpił znaczkiem lecącego kota. I ten ostatni element chyba najbardziej zabolał Ferrari, które nakazało słynnemu DJ-owi rozklejenie auta, przywrócenie go do stanu fabrycznego i następnie sprzedanie go pod groźbą kary finansowej bądź też procesu w sądzie. Deadmau5 postanowił pójść Ferrari na rękę, rozkleił auto i rzeczywiście je sprzedał, a następnie jako psztyk w nos Ferrari kupił sobie Lamborghini Huracana, którego okleił w dokładnie ten sam motyw. Starcie charakterów. No zdecydowanie lubimy takie dramy. Swoją drogą, niewyobrażalne dla mnie jest to, że kupując jakiś samochód, wydając na niego ciężko zarobione pieniądze, nie można zrobić z nim tego, co się chce. No ale z drugiej strony jest to konsekwentne i dobitne dbanie Ferrari o swój wizerunek i swoją wyjątkowość. Kolejny znany przykład konfliktu Ferrari ze swoim klientem jest ten z Philippem Plainem, czyli no dosyć znanym projektantem mody, sprzedającym bluzy za 2000, buty za 2000 czy kurtki za 6000 zł. Plain w kilku postach na swoim Instagramie postanowił wrzucić zdjęcia swojego Ferrari 812. Między innymi takie zdjęcie, takie i takie. Wow! I Ferrari to się nie spodobało. Ferrari stwierdziło, że Plain wykorzystuje wizerunek i znak towarowy Ferrari, przedstawiając styl życia całkowicie niezgodny z postrzeganiem marki w związku z aluzjami seksualnymi i wykorzystywaniem samochodów Ferrari jako rekwizytów w sposób sam w sobie niesmaczny. Ferrari nakazało Plainowi usunięcie tych zdjęć z Instagrama, ale ten postanowił, że się im postawi i tego nie zrobił, w związku z czym dostał od Ferrari pozew i przegrał sprawę w sądzie i musiał zapłacić Ferrari karę w wysokości 325 tysięcy euro za szkody wizerunkowe, czyli jakieś 1,5 miliona złotych. Albo kojarzycie pewnie niemieckiego tunera samochodów Mansory. Mansory w 2016 roku wypuściło body kit do Ferrari 488 inspirowany zaprezentowanym w 2014 roku torowym Ferrari FXXK. No i Ferrari ta inspiracja się nie podobała, w związku z czym pozwali Mansory i proces toczył się dosyć długo, natomiast finalnie w 2021 roku Ferrari go wygrał. Opierając się na podobieństwie charakterystycznego nosa w bodykicie oraz dokładek, Ferrari twierdziło, że jest to bezprawne wykorzystanie ich rozwiązań designerskich. I takich przykładów jest zdecydowanie więcej. Jak więc widzicie, no Ferrari jest dosyć specyficzne i bardzo zaciekle walczy o swój wizerunek, wyjątkowość i pozycję na rynku. Jeżeli trzeba, to walczy o to w sądzie, mając za sobą przepotężnych prawników. I dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy sądzicie, że to podejście Ferrari do sprzedaży jest rzeczywiście słuszne, czy może jednak nie do końca? A ja bardzo wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.